Cześć i czołem, survivalowcy, z tej strony Kargul, z kanału Kargul85. Zapraszam was na odcinek z gry Seven Days to Die. Po dłuższej przerwie, sorry wielkie, ale miałem abstynencję od komputera. Czasami trzeba odpocząć, odejść od klawiatury. Ale już jestem z powrotem, także powoli ruszymy sobie z nowymi odcinkami z gier. Dzień 9, godzina 19 z kawałkiem. W poprzednim odcinku obiecywałem wam, że ruszymy z powrotem do miasta. Miałem wielki, ambitny plan, że narobimy amunicji i w ogóle tam odgryziemy się zombiakom. Ale problem polega na tym, że tam u tych zombia, znaczy żeby zrobić amunicję, to w Forge'u potrzebuje mieć takie narzędzie. Wiecie, to jakieś, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale to się nazywa taki, bo to nie mam tego, to jest jakiś tam clipper. I ogólnie to się nie craftuje. Co on mi tu robi? Pić mu się chce, czy co? To się nie craftuje niestety. I to trzeba zdobyć. A ogólnie... Aha, żreć i pić. Standard. A ogólnie... Albo to się zdobywa w tych takich skrzynkach z narzędziami. Albo się to gdzieś tam... Podobnież z tych lumberjacków to wypada, czyli tych zamrożonych. Nie, może spróbuję pójść tam i po prostu... postrzelać do tych lumberjacków. Tu mam amunicję. To będzie dobre do tego. Mam jakąś fioletową, niech będzie. Może coś się uda nam zdobyć, bo bez tego to naprawdę będzie niezła kicha. Zero strzałek. Co ja zrobiłem ze strzałkami, wy mi powiedzcie? Tu nie mam. Prawda? Chyba, że ślepy jestem. Nie, nie mam. Tu nie mam. I tu... Tu też nie mam. Cholera, nie wiem co ja z nimi zrobiłem. No zapodziałem gdzieś strzały i zarąbiście, prawda? Powiedzcie, że tu mam. No nie mam. No wystrzelałem wszystkie? No tego jeszcze nie było. Nie no, tu nie wrzucałem. No niezła kicha jest, naprawdę. Nie wiem co się stało ze strzałami. No po co ja tu zaglądam, dobra. I co, piórek też nie mam. No jest po prostu jakaś rzeźnia totalna. Będę musiał pójść... Będę musiał pójść po prostu i pozbierać sobie jakieś takie pióreczka. Bo nie mam nawet czym się bronić. No to już jest naprawdę... To jest bieda. Inaczej tego się nazwać nie da. Nawet rymuje się. Wezmę ze sobą pistolet na wszelki wypadek, wiecie, bo ogólnie widzę, że jest niezła kicha. Chyba tam 9 mm chodziło, prawda? Tak. Dobra. Jest 20. Trudno. Nie ma wyjścia. Pójdziemy sobie na mały rekonesans. Spoko. W ogóle to bym, powiem szczerze, podskoczył właśnie do tego zimowego biomu. Bo gdzie można tu zdobyć? Pójdziemy drogą. I w biomie zimowym i będą te lumberjacki nasze, które lubimy. I może będzie lepiej widać gniazda, no bo będzie bardzo ciężko naprawdę zlokalizować je w tym normalnym takim biomie. Tu też nie przejmujcie się, też będzie ciężko. Ale może się coś uda. Puste. Wiem, jest zimno i w ogóle. Tam stoi sobie baran. Tu jest. No widzicie. Budki. Jakieś lepsze budki. Żarcie. To można wyzwanić. Tam w ogóle widzę spadachron.
Tak, tam warto by było pójść. Se podejdziemy powolutku. Nie powiem, no to, że nie mam jeszcze wszystkiego znalezionego, to wcale nie ułatwia mi roboty. Bo po prostu, jak mówię, no jestem trochę w takim potrzasku, bo mógłbym coś porobić, ale właśnie przez to, że nie mogę sobie wszystkiego wykraftować, to muszę biegać i szukać. Tu ta skrzynka powinna być. Jakoś tu pusto jest. Też macie takie wrażenie? Tam chodzą. Tam jest ta skrzynia. Tak, a tu idzie zombie. Już idzie. Co, już mnie widzi? To on? Chyba ta. Czy to nie jest ta skrzynka? Czy to jest tylko skała? Ale jest chyba skrzynia. A widzicie. A ja pewny mam, jestem. Kurde, no. No dobra, sorry. Coś tu powypadało jeszcze. Painkillersy i inne cuda. O, dwóch ich. Haha, żeby było zabawniej. Się przywiesiło się właśnie tu. Tego mi jeszcze brakowało, nie? Masz, głowa cię nie boli? Czego mocę wpiłujesz mi tu? Kurna, ile to życia ma? A jeszcze jeden idzie. Mamy dwóch trupków. Jak to wygląda? Na razie mnie nie widzą. Super, zawsze chciałem mieć okularki. To 17, to 11 ma. To mamy coś lepszego. Spoko. No nie jest to, co ja bym chciał. Dobra, zamienimy teraz sobie, zarzucimy to. Niezła kiszka. Głodny jest, a to. Zjedz sobie, napijemy się wody. Albo jeszcze chwileczkę. No marnie. Znaleźć coś to jest naprawdę. Ciężko w tym biomie coś zlokalizować. Kamyczki. Kamyczki to widać. A jak człowiek potrzebuje piórka, to zapomni. Zobaczymy, co jest tu. Pusto. Dobra, będziemy powoli kierować się w stronę domu.
To się napi. Ja w ogóle mam ten? Aha, mam. To nie potrzebuję. Coś można powypieprzać. To można zeskrapować. Zabiorę to dwa. Chociaż to też można zeskrapować. Dobra, teraz to już za późno. Przenieść. Przenieść to. Mam inne problemy na głowie. Jest. To mi się przyda, wiecie? To nawet mogę wywalić. To mi bardziej jest potrzebne. Arrow czy crossbow bolty? To jest zawsze pytanie trudne. Ale myślę... Myślę, że na razie sobie będziemy strzałki robić. Całkiem nieźle nam idzie z tymi strzałeczkami. To naprawdę nie jest dobre rozwiązanie szwendać się po nocy po lesie. Ale czasami nie ma wyjścia innego. Co mnie dzisiaj zaskoczy jeszcze? Może nic. Wszędzie tylko kamyki, naprawdę. W tym śniegu to ciężko coś znaleźć. Ja pamiętam, był jakiś... drwal. No już idzie na mnie. Czego się drzesz, baranie? Muszę się tak rozglądać, że przypadkiem nikt nie idzie. Udało się go zaciachać. Wspaniale, fioletowa ta. Nie to, co bym chciał, nie? Niestety. Liczyłem na coś innego troszkę. Albo mam za słaby poziom. Albo po prostu nie fart. Dobra, na razie to wszystko. Zeskrapujemy. Jest jakieś pudło. Puste oczywiście. Musiałem tu przeglądać. Jak byłem ostatnim razem. Aha. Wychodzimy na normalną płaszczyznę. No nie jest, no. Trzeba będzie poszukać gdzie indziej tego. Zrobić jakiś mały rekonesans. Co ja tak zostawiłem otwarte drzwi? To nie było mądre. Zrobimy tak. Zrobię tu porządek sobie ładnie i do was za chwilę wrócę, dobra? Także usłyszymy się z rana, pójdziemy coś poszukać może. Dobra, to zaraz wracam. No i witam was z powrotem. Mamy gości. Nie wiem ile sztuk i nie wiem co to jest, ale coś właśnie dewastuje mi. Wszystko mi dewastuje. Dobra, myślę, że trzeba się temu przyjrzeć. Z której strony?
tu pozdychało. Ależ się tu narobiło. Jakiś piesek nawet. Patrz ta. Skąd? Chciałbym to wiedzieć. Krawlerek. No trochę tego tu porozwalało się. Witaminki dla chłopczyka. O, grubasek. Tamten nogi potrafił. Na razie jeszcze spajki są dobre. Ale nie wiem, czy wiecie. Mają zrobić z tym porządek i mają być gorsze. Dobra, to chyba wszystko. Mają zrobić tak, że po prostu będą spajki chyba zadawać mniejsze obrażenia. Będą spowalniać te ich i w ogóle jakoś tam, ale trzeba będzie się naprawdę sporo namęczyć, żeby zrobić, żeby je pozabijać. No, trzeba będzie więcej strzelać niż używać spajku, bo widzicie tu była jakaś fala, nie za duża, ale praktycznie wszyscy pozdychali na kołkach i no, nie musiałem nic zrobić wielkiego. No, pewnie będzie trochę trudniej. Tak popatrzyłem sobie na to, co mogę, a co nie mogę. I na przykład bo ogólnie rozwinąłem sobie to do robienia tych łusek i pocisków. Zastanawiam się, czy ja po prostu mogę to robić, czy nie mogę. Spróbuję wrzucić ten brasa, wrzucić do pieca. Przepalę trochę. No tam, głodny jest. Zaraz mu coś damy, masz, zryj. Zastanawiam się, czy będę mógł to robić, czy nie, bo teoretycznie tak, nie mam tego narzędzia do robienia, także jestem w czarnej dupie, jeżeli można to tak powiedzieć. Dopóki nie zdobędę sobie tych kliperów, czy to jak to kij się tam nazywa, to sobie nie będę mógł porobić amunicji, więc misja jest taka, zdobyć te narzędzie badziewne. Robi się rano, powolutku. Także myślę, że najlepszym rozwiązaniem... Dobra, myślę, że najlepszym rozwiązaniem po prostu będzie, jak ja pójdę tam i będę ich rzezał, bo podobnież wypadają z lumberjacków. Więc zrobimy misję zepsuj wszystkich lumberjacków. Podjemy sobie trochę. Taka niezapowiedziana horda koło drugiej czy tam pierwszej w nocy. No spoko, no. Takie rzeczy się zdarzają. Niech wstanie mi tylko dzień. Trochę się nażar, koleś. Myślę, że tu mamy... baked potato. To już mamy w sumie stuwasia. Tu mamy ziemniaczki normalne. To sobie... Trzeba urozmaicać dietę. No ale oczywiście, no zmęczył się przy tym, przy jedzeniu. Tak, on się męczy przy jedzeniu. Podpił trochę. Drinknij se jeszcze jeden. Akurat zrobi się mniej więcej godzina odpowiednia na to, żeby można było wyjść. Mamy tłuszczyk. Kanapki, nie wiem, czy będą mi potrzebne. Witaminki. Painkillersa, bandaże. Mogą być. To sobie zeskrapujemy.
tak, to można tu zostawić. A zresztą pójdziemy. Ile mamy? 10 strzał mamy. To nie jest naprawdę dużo. Ale nie mamy innego wyjścia. Tu się nam przerabia. Będziemy mieli dużo brasu. Klej. Kleju też mamy trochę przetopionego. No najgorsze właśnie to jest, że nie mam... Że nie mam tego narzędzia. To jest naprawdę niezła kicha pod tym względem. Zawsze jak tu wychodzę w ten las, się zastanawiam, czy coś się rzuci na mnie, czy nie. Ale na razie spokojnie jest. Powinno się zaraz rozjaśnić trochę, więc będzie lepiej widać tych wszystkich darmo zjadów. No właśnie, godzina czwarta. Powolutku, dobra, podejdziemy sobie. Tu na tym, na śniegu powinno być jeszcze lepiej. No na śniegu to jak widzicie, to już jak jasne jest, jak nie powiem co. Podejdziemy sobie tu. Tu mamy Lambera. Jeden, tam jest drugi. Nie lubię walczyć z kilkoma naraz. Wiecie jak to się zdarza. Zobaczymy, czy tu jest coś. Pusto. Nikt nic nie schował w pieńku. Noki. Tam jest Lambert. Dobra. Myślę, że to będzie nasz pierwszy. Tam w oddali widziałem skrzynkę. Królik zwiał. Chodź. No już idzie następny. No przecież oni muszą się zwoływać, nie? To jest niedobrze, powiem wam dlaczego. Dlatego, że jak oni upadają, to łeb im się chowa pod śnieg i nie można mu przywalić tak takim krytycznym, tym właśnie. Dobra, jest, leży. Szybkie przeszukanie, nie ma. Nie ma, kurna, nie ma. A miało być tak pięknie, nie? Dobra, jeden urwał. Oj! Oj, 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 oj. No nieładnie z ich strony, naprawdę. O kurna, jeszcze straciłem strzałkę. No ja pierdzielę. Chyba z... Dobra, ładnie dostał. Strzałeczko. W łeb. W łeb. W łeb. 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 Ładnie. Musi się głowa boleć, co? Chamie. Dostał. To tak jakby dostał o trzykrotnie. Jezu, tu coś się dzieje. A nie, to ja pierdzielę. Drzewo rzucało cień i wyglądało jakby coś z prawej strony do mnie ruszało. Haha. A idzie następny. No nie. Jeden. Drugi. Siekierka. Mogło być lepiej. Ale nie będę wybrzydzał. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć.
7, 8, 9, 10. Kurne. Twardziel, twardziel po prostu. Jest. Jest i nie ma zarazem, no. Jakby nie patrzeć. O, piórka, piórka, piórka. 19, pięknie. I tu jeszcze jakieś piórka widziałem. Skorzystam z tego, dopóki jakoś się lepiej widać. To jest puste. Dobra. A. Sprawy wyszedłem jakoś. To już nie ten Robin Hood. Dobra. On jeszcze wstanie, tak. Pobawimy się z nim trochę. Masz. 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 I już leżysz. I bardzo ładnie. No nie powiem, mogliby dać te. Chodź. Tam kółeczka kręcisz. Oj, to będzie bolało. Masz. Chodź, chodź. Chodź, tu mamy ring. Dobra, pięknie. Sweter. No nie to, nie to czego się spodziewałem. Nie za bardzo, nie za bardzo. Dobra, porobimy sobie teraz te strzałeczki. Co jest, kurna? Ale pieprznęło. Chyba będę musiał gacie zmienić. No nieźle, nieźle. Jakaś burza chyba. Fu. No dawno się to nie zdarzało, naprawdę. Może przy okazji bym zrobił łuk. Bo trochę go używałem. Więc... Więc może się okazać, że mogę zrobić teraz lepszy jakiś. Oj. No nieźle, nieźle. Myśmy pozrzezali i w sumie dostałem tylko siekierkę. No lepiej by było, jakbym dostał... To właśnie... Ustrojstwo, które potrzebuję. Ale trudno, no nic nie poradzę. Oj. Nie strzelać teraz do mnie. Myślałem, z początku to naprawdę myślałem, że to jakaś ta... Że to jakaś mina wybuchła albo co, ale mówię, co tu mina by robiła. Jest, dostał. Dostał, pięknie jest. Okej, okay, wyrzucimy mięsko, bo nie potrzebuję. Tak naprawdę potrzebowałem strzałek tylko. Okej, okay, fajnie. Nie wiem co tu kura robiła, nie? W sumie nikt tego nie wiedział. Tam jest Lumberjack. Ja czuję, że on coś ma. Kurna, no. Teraz to powiem wam, naprawdę scary się robi, jak ten. Jak słychać te... Ja pierdzielę, dobra. Skupmy się. Dostał. Ładnie wystrzeliwuje w powietrze. Dostał. Dobra, dostał dwa razy. Z tymi odgłosami... O. Nie chciałbym być zjedzony. Nikt nie chciałby być zjedzony. Leż ty. Ciociu. No nic nie miał, wiecie co? Naprawdę. Ciekawe,
czy można oberwać burzą? Jestem ciekaw. Dobra. A to ciekawe. Jakieś błędy są tu jeszcze związane z animacją. Dobra, powiem wam tak, wrócę do miasta. Porzezaliśmy trochę tych lumberjacków. Jest niezła kicha pod tym względem, nic nie dali. Myślałem, że jednak uda mi się coś z nich wydropić. A tu takiego, wiecie, no. No nie będę mówił. Niezła kicha, naprawdę. Sądziłem, że będzie lepiej. Pobiegnę, posadzę sobie kukurydzę. Tylko muszę pobiec po ziemię. I no na ten odcinek skończymy. No w tym odcinku nie za dużo się działo, bo wróciłem po przerwie, wkręcam się w serię z powrotem. Ale myślę, że w następnym... ogólnie poszukam tego Clippera, porozwalam jeszcze tych lumberjacków. Między odcinkami może uda mi się zdobyć to narzędzie. Jak nie, to po prostu pójdziemy sobie, nie wiem, z kuszą może na przykład dalej lutować to miasteczko. Nie ma wyjścia innego. Dobra. Robimy sobie tak. Zbierzemy, co mamy. Mamy 4 sadzonki. Okej. Tak, jedna tu. Jeszcze jedna tu. Dobra. To już trochę więcej zawsze, nie? Ziemniaczki mi podrosły. Masakra po prostu, szybciutko. Zbiorę je. Będziemy mieli dużo ziemniaków. Bardzo ładnie urosły. Plantacja. Trzeba korzystać, bo w Alfie 15 będzie to zrobione tak, że będą dłużej rosnąć te wszystkie warzywka. Więc już nie będzie tak, że po 3 dniach będzie się miało z powrotem, tylko jak się posadzi, to nie wiem, tydzień, 2 tygodnie to będzie rosło, no to przez ten czas można naprawdę z głodu paść. Zobaczymy, co tam nam zaserwują. Nie wiem tego jeszcze. Posadzę tu trochę. Niech sobie rośnie. Jak mówię, poszukam mniej więcej pomiędzy odcinkami, poszukam tego narzędzia, żeby można było już biegać sobie z jakąś spluwą, giverą. I w następnym odcinku prawdopodobnie mam nadzieję, że uda mi się już skompletować to, żeby można było robić amunicję. Także dzięki wielkie za oglądanie. Nudno może trochę, ale nic na to nie poradzę. Nie chcieli podrzucić nam tego, co potrzebujemy. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie do usłyszenia w następnym odcinku z gry 7 Days to Die. Z tej strony Kargul. Zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Nie wiem, co chcesz. Na razie, trzymajcie się, cześć. To jest mój kanał, więc posłuchaj człowiek. Nowy film leci do was szybciej niż mrugnięcie powiek. Z czystej zajawki to robię. Daj lajka, zostaw suba, komentarz, jaki ślad po sobie. To jest mój kanał, więc posłuchaj człowiek. Nowy film leci do was szybciej niż mrugnięcie powiek. Z czystej zajawki to robię. Daj lajka, zostaw suba, komentarz, jaki ślad po sobie.